Czwartek, 10 lipca, czas na wydarzenia. Przedawniona sprawiedliwość. W mojej sprawie nie było żadnych dowodów obciążających. Widocznie tego nie dało się udowodnić. Tarcza bliżej czy dalej? W stronie Polski nie powinno zależeć na nadmiernym przyspieszaniu. Mam nadzieję, że jak najszybciej ten dokument zostanie podpisany. Ponaglanie prezydenta z Sejmu. Zwracamy się, aby ratyfikował niezwłocznie ten traktat. I z Paryża. C'est pas une question de politique, c'est une question de morale. 25 lat dla dzieciobójczyni. Uznaję za winną popełnienia zarzucanych jej czynów. Dzień dobry, Jarosław Gugała. Długo oczekiwany wyrok na generała Kiszczaka, oskarżonego o przyczynienie się do śmierci górników w kopalni Wujek, nie przekonał nikogo. Sąd uznał, że generał nie popełnił tzw. komunistycznej zbrodni i umorzył jego sprawę karną, a jednocześnie stwierdził, że generał w pośredni sposób przyczynił się jednak do śmierci górników oraz do tuszowania tej zbrodni. Górnicy nie kryją rozczarowania wyrokiem, który jednocześnie wskazuje winnego i go uniewinnia. Małgorzata Ziętkiewicz. Wyroków sądu dotyczących mnie nigdy nie będę komentował, bez względu na to, jakie one będą, pozytywne czy negatywne. Sąd wydaje wyroki w oparciu o zebrane dowody. W mojej sprawie nie było żadnych dowodów obciążających, wręcz odwrotnie. I miał rację generał Kiszczak. Całe rozumowanie Sądu Okręgowego w Warszawie zmierzało tylko w tym kierunku. Jak uwolnić oskarżonego od odpowiedzialności karnej i jak to uzasadnić? Uzasadniono tak. Nieumyślnie sprowadził niebezpieczeństwo powszechne dla życia i zdrowia pracowników kopalni węgla kamiennego Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdrobiu oraz kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach. Streśćmy słowa Wysokiego Sądu. Dekret o stanie wojennym nakazywał generałowi Kiszczakowi wydać szczegółowe zasady używania broni palnej przez zwarte pododdziały ZOMO. Generał tego nie zrobił. Wydał jedynie szyfrogram. Przez to, zdaniem sądu, nieumyślnie sprowadził niebezpieczeństwo powszechne dla życia i zdrowia górników. Kluczowe dla umorzenia sprawy oskarżonego Kiszczaka jest jedno jedyne słowo. Nieumyślnie. Dlaczego? Bo jeśli generał nieumyślnie, wydając tajny szyfrogram z rozkazem strzelać, naraził 9 górników z Wujka na śmierć i nieumyślnie naraził kilkudziesięciu innych górników na ciężkie uszkodzenie ciała, to taki czyn ulega przedawnieniu i to już po 5 latach. I się przedawnił. Dokładnie 16 grudnia 1986 roku. A jeśli się przedawnił, sprawę trzeba umorzyć i sąd umorzył. Nieumyślność działań generała Kiszczaka to procesowa konstrukcja myślowa postawiona na głowie. Najprostszy akademicki kazus wygląda tak. Nieumyślnie, 5 lat temu zrzuciłam doniczkę z balkonu. Kogoś zraniła, prokuratura nie podjęła śledztwa. Sprawa się przedawniła. Wyrok umorzenia. Ale nie w tej sprawie. Generał Kiszczak, zezwalając w grudniu 1981 roku zwartym pododdziałom ZOMO na strzelanie z karabinów Kałasznikowa do ludzi, nie mógł nie wiedzieć, że gdy się strzela do ludzi z ostrej amunicji, to mogą być ranni, mogą być zabici. Przyjęcie, że oskarżony działał nieumyślnie, jest dowodem, jakby to powiedzieć, braku takiej podstawowej wiedzy ze strony sądu historycznej i no, takiej realiów tamtego czasu. Janina Stawisińska, matka Janka, górnika z Wujka, jednego z najmłodszych, którego zabiły kule ZOMO-owców. Janek miał 21 lat. Jestem zdziwiona, że w ogóle sędziowie w Polsce podjęli taką decyzję, że pan Kiszczak nie ma żadnej winy, jest nieumyślnie spowodował tą winę. To co, pan Kiszczak jest nienormalny, że nieumyślnie spowodował tą winę? Lekkomyślność generała Kiszczaka miałaby polegać na tym, że nie przypuszczałby, broń została użyta, a zatem po co wydawałby szyfrogram? Jeśli Kiszczak działał nieumyślnie, to po co wydawał taki rozkaz? Rozumowanie sądu świadczy o tym, że generał nie wiedział, co czyni. Generał Kiszczak powiedział, że był właściwie jedynym człowiekiem w Polsce, który decydował o wszystkim. To pierwszy w historii prawa karnego wyrok, w którym rozkaz polegający na zgodzie na strzelanie do ludzi został zakwalifikowany przez sąd jako nieumyślne spowodowanie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia górników, zastrzelonych przecież. Mecenas Bednarkiewicz zapowiada apelację. Matka Janka prowadzi nas na grób syna. Opowiada nam jeszcze coś. Historię sprzed
27 lat. Dotąd ja nie wiem, jak on zginął. Jasiek się ruszał, jak go wrzucili na tych trupów, to go zwalili jeszcze i go dobijali zomowcy. I jeszcze coś. Gdyby ten sąd zdecydował inaczej, wyrok jesiennego procesu przeciwko autorom stanu wojennego byłby przesądzony. A tak, w 27 lat po stanie wojennym nie ma w Polsce odważnego sędziego, który powiedziałby, że stan wojenny był zbrodnią. Małgorzata Zięckiewicz, Wydarzenie. Po spotkaniu prezydenta z premierem w sprawie tarczy antyrakietowej otrzymaliśmy serię sygnałów, że nasi najważniejsi politycy porozumieli się i będą od tej pory mówili jednym głosem. A jedność jest ważna, zwłaszcza gdy się negocjuje strategiczną umowę z najpotężniejszym krajem świata. Jednak dzisiaj znowu pojawiły się wyraźne różnice między rządem a obozem prezydenckim. Czesi już umowę z USA podpisali, a u nas wciąż trwa w tej sprawie czeski film. Jan Mikruta. Cała Polska żyje tarczą. Z całą Polską to chyba przesada, ale politycy, także opozycji, z którymi w gabinecie marszałka spotkał się szef dyplomacji, z całą pewnością. Radosław Sikorski przez ponad godzinę mówił o szczegółach negocjacji. Wczoraj przez 2 godziny rozmawiali o nich w Belwederze prezydent i premier. Mam wrażenie, że prezydent i zrozumiał i zaakceptował, że